Siema, siema, jak tam sobota? Mam nadzieję, że dobrze. Dziś jak co tydzień mam dla was kilka najciekawszych newsów ze świata gier. Mam ich niewiele, ale mam nadzieję, że was zaciekawią. Nie przedłużając, lecimy do materiału. Chciałbyś już kupić PS5? X-kom ci to ułatwi. 11 lipca popularny sklep internetowy X-kom wystawił PlayStation 5 do kupna. Sytuacja była dość nietypowa, ponieważ Sony nie potwierdziło jeszcze daty premiery ani ceny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w sklepie X-kom, PlayStation 5 mogliśmy kupić za 2499 zł i dostawa byłaby realizowana po 20 listopada 2020 roku. Niestety była to tylko wpadka sklepu, oferta szybko zniknęła ze strony. Czy rzeczywiście taka mogłaby być cena PS5? Cóż, wszystkiego się jeszcze dowiemy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej kwocie i czy planujecie zakup PlayStation 5. W tym tygodniu miały premiery również dwie ciekawe produkcje. Pierwszą jest Ghost of Tsushima, dzieło twórców serii Infamous, która zadebiutowała 17 lipca. Podczas ataku wojska mongolskie dokonują masakry jednej z wiosek. Wśród ofiar znalazły się rodzina i przyjaciele głównego bohatera gry Jin Sakaja, samuraja, którego zadaniem jest obrona kraju kwitnącej wiśni. Jemu samemu udaje się ujść z życiem. Od tego momentu jego głównym celem jest pomszczenie swoich bliskich i powstrzymanie Mongołów. Grę możemy zakupić jedynie na PlayStation 4. Oraz oczywiście Death Stranding z drugą premierą na PC. Gra była dostępna tylko na PS4 od 8 listopada 2019 roku, a od 14 lipca 2020 roku możemy ją również zakupić na PC-ta. Rozgrywka toczy się w przyszłości, na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Akcja jest osadzona w czasie po katastrofalnym wydarzeniu, tak zwanym wdarciu śmierci. Spowodowało ono, że niewidzialne stworzenia zwane wynurzonymi zaczęły wędrować po ziemi. Gracz wciela się w postać o imieniu Sam Bridges, kuriera, którego zadaniem jest dostarczenie ładunków do odizolowanych kolonii, którym udało się przetrwać, oraz połączenie tych kolonii za pośrednictwem bezprzewodowej sieci komunikacyjnej. Twórcą Death Stranding jest Hideo Kojima. I tu się zatrzymamy, bowiem nie powiedziałem wam tego bezcelowo. Studio CD Projekt Red wrzuciło na swojego Instagrama zdjęcie z nim samym w cyberpunkowym świecie. Czyżby pan Hideo Kojima pojawił się jako NPC w jednej z najbardziej wyczekiwanych gier? A mówiąc już o cyberpunku, pewien użytkownik z Reddita o niku, takim jak widzicie na ekranie, bo nie umiem go przeczytać, na podstawie przecieków i wpisów CD Projekt Redu stworzył koncepcję pełnej mapy Cyberpunka 2077. Jego mapa przedstawia 15 dystryktów miasta wraz z grafikami przedstawiającymi te dzielnice. Większość grafik pochodzi z materiałów udostępnionych przez twórców. Jeżeli mapa faktycznie będzie tak wyglądać, to nie będzie duża, lecz miejmy nadzieję, że gra będzie dawała dużo frajdy z przemierzania całej mapy. Po różnych obsuwach ostateczna, tak, w cudzysłowie ostateczna, data premiery to 19 listopada 2020 roku na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Produkcja otrzyma również darmowe aktualizacje do PlayStation 5 i Xbox Series X. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, w tym tygodniu nie działo się nic specjalnego, bądź ja ominąłem jakieś ciekawsze newsy, z góry przepraszam, ale wiadomo, materiał trzeba wrzucić. Myślę też o wrzucaniu materiału 2 razy w tygodniu. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że nie byłby to zły pomysł, ponieważ jak wrzucam tak rzadko materiały, czyli raz na tydzień, to pojawia się problem z dotarciem do was w miarę szybko, jeżeli coś ciekawego się pojawi. Także wiecie, o co chodzi. Pamiętajcie o zostawieniu również subskrypcji na kanale, by być na bieżąco, i like pod filmem, jeżeli ci się on spodobał. Siemano!